Hejho, witajcie w Cify poza ziemią. Dzisiaj już ostatni odcinek tej serii to będzie, aczkolwiek sama gra jeszcze trochę potrwa. Mamy 218 turę. Kilkanaście tur grałem sobie w ciszy, poza nagraniem. No i dotarłem, powiedzmy, pod stołeczne miasto Mandira. Ostatnie miasto, które muszę zdobyć, żeby militarnie, dominacyjnie wygrać. No ale to jeszcze muszę tędy przejść, ustawić się tutaj tą artylerią. Tędy niestety nie przepłynę. Rywalka jednostek sporo ma, bo mnie się tutaj one pojawiają, kręcą w tej wepty i widziałem, że ma tego dużo. Także nic na pałę jednak się tutaj odbyć nie może. Mimo tego, że ona ma raptem te trzy miasta tutaj, to naprawdę ma dużo jednostek, ale komputery się jakoś dziwnie rozbijają. Bo co prawda takie nawet duże się wydaje, 12. Ale tylko 3. Nie wiem, ten poziom się wydaje jednak łatwiutki. Łatwiejszy niż nieśmiertelny w CIF 5-6. Nawet w 6. Tu bym chciał jeszcze iść. Nie, tu. Rosarif. Bo odkryłem te anioły, takie śmiercioboty i za chwilę sobie nawet nie będzie, nie to, że będziemy je robić, tylko kupimy, bo nie są drogie. Najchętniej ten kurde gdzieś blisko frontu kupił, ale niestety nie mam takiej możliwości. No tu co prawda mogę i tutaj właśnie chciałbym kupić. O, anioł, 1240. Niedużo. Stać mnie. Także zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Chociaż ja nim chyba pójdę tutaj, tak mi się wydaje. Tutaj idą takie artylerie. Ja tutaj nawet dróg nie zbudowałem. Generalnie mam wrażenie, że tych robotników powinienem mieć o wiele więcej, bo oni wolniej te ulepszenia robią niż to jest w innych cipkach. Ciut wolniej, ale ziarnko do ziarnka i tak się zbiera. Tu mamy jeszcze, a to bym zostawił chyba tutaj. Tym bym popłynął dalej. No i tu są, kręcą mi się te jednostki. Bym się połączył tymi flotami moimi, taki mam plan przynajmniej. Mogę jakieś awanse rozdać, prorok, czyli czołg. I rozwiniemy go do zbawcy. Przy okrążeniu ignoruje strefy kontroli. O, chyba w to pójdziemy, takie rzeczy. Takie rzeczy lubimy, dobra, to weźmiemy. I szepty, czyli okręt podwodny. I tutaj mamy przeciwko jednostkom podwodnym. Nie widziałem tego zbyt wiele. Urywalki, także przeciwko rannym, dobra, niech będzie. Nie mam dużo tych okrętów podwodnych. To mam jedno, jest tam na froncie. Całun się nazywa teraz. Edukator. Edukator? Teraz czołg się edukator nazywa, tak? To nie, to coś innego. Te nazwy tu są naprawdę... szalone. Dobra, coś ja tutaj porobię, pobuduję. Ustawię się i zobaczymy się, jak będę atakował. No taki mam plan. I jak się wyleczy, jak przejdę przez te miasma. Przeciwniczka poszła, szanowni państwo, poszła w te harmonie. Tego właśnie, na Noula dam tu, on ma tam dwa zasięgu tej jednostki, tej umiejętności pasywnej zadawania obrażeń, także tu bym go dał, tu bym go ustawił. Tylko, że tu jest kanion w ogóle, także ja tutaj muszę obejść ten kanion, żeby tutaj cokolwiek sensownego zrobić, no, ale tu jest dużo... O, widzicie? Kapitańska jednostka obcego. I dwa apostoły tutaj pójdą. Mogę tu wejść do ciebie? O, to ja do ciebie mogę wchodzić? Jakaś... A ciekawe, czy mnie wypierniczy. No ale dobra, spróbujmy. No ja tam mam z nią sojusz. O, ja bym chciał cię minąć tak na wariata. Widzicie, kolejna jednostka i pełno tego tutaj... Pełno tutaj tego lata. W te i we w te. Masz ty, dziadu. Poziom intrygi. Dobra, nie przejmujemy się tym już. To płyń z kolegą. W ogóle ja bym chciał nimi popłynąć. O właśnie, aż tutaj. O, tu bym chciał. Ale to 6 tur, widzicie, kurde. Strasznie długo. I te ksenosyreny se zrobiłem.
gdzie to obcy mogą być? Czekajcie, bo tu mogą być. Wiem gdzie! Uruchom. A tu już nie mogę. Nie, mogłem. Mogłem? Robi się? Nie. Za daleko. Tu mogę. No tak, żeby im ściągało te. Bo to ma niby ściągać obcych, tak żeby mieli problemy. To mogą mieć tutaj, bo tu są jakieś jednostki. No zobaczymy, jak to będzie działało. Czy w czymkolwiek mi pomoże. A ten musi się wrócić do miasta. Może tutaj. Ładnie te moje miasta wyglądają w tej supremacji. Już bym ich zdzielił, kurczę pieczone, ale no nie mogę jeszcze. No i tu mi się kręcą jednostki. No właśnie, pełno tego tutaj. Ale tymi to na pewno muszę popłynąć, tymi, którzy mają te jednostki lotnicze. To tutaj będzie się biło i to będzie miał galanty zasięg. Edykta chyba też zostawię razem z tym okrętem podwodnym. Wy tu będziecie pilnować, a wy płyniecie, bo tu będziecie strzelać. Chociaż nie, a nie, dobra, może być tak. No i jest ten anioł kupny. No zobaczmy, jak on wygląda. A, fajny. Kupimy jeszcze jednego. Też tutaj. A ja go tu może wyślę. Ja tego miasta wcale nie chciałem zdobywać, ale to może tak zrobię. Zaraz zobaczymy. Także widzicie, multum klikania, multum czekania. Gra już jest absolutnie wygrana, ale jeszcze się trzeba pobawić. Anioł, kupmy. Ja tu generalnie rozwinąłem te miasta w kontekście defensywy. Takie całkiem przyzwoite. Niektóre nawet nieźle. Tu się zresztą robi... Nie, nic się nie robi. Wybierz produkcję. Cudów też nabudowałem. Co jest pocieszne. Loże. Kosmodrom. Ojejko. Anioła. O, już nie mogę. Brakuje mi firaksytu. O, jaki tani ten edykt. Wiesz, ten obrońca chyba bardziej by się przydał tutaj. O, dobra, dajmy go. Niech on broni tego miasta i tu zrobimy coś podobnego. Czyli pyk. Nie zmień produkcję, tylko... Dobra, to ma się zrobić. Dodaj do kolejki. A, nie mogę. Jak to nie mogę? Dobra, to nie, to potem zrobię. Cuda się robią kolejne. Bo cuduję jak kuń pod górę. Nie wiem, po co te cuda robię, ale niech mi tam będzie. To jest czołg. Tylko, że on też mi tu nie siądzie w ogóle, ja pierdziulę. Dobra, ale trzeba też walczyć z tymi jednostkami. Dobra, to niech on tu zostanie. A Norka to wyślemy na front. Z artylerią wraz. One tam muszą przejść tędy, o właśnie. I to sprawia, kurde, że potrzebuje dużo czasu. Ten się tu wyleczy, ten tu drugi czołg już leci. Okej, fantastycznie. Także zejdzie nam z tym trochę. Zasięgu salitarnego 10. A, dobra. Obojętne już na dobrą sprawę. Także ostatnie 25 minut to już będzie bitka z tą Mandirą tutaj. Tak sobie kombinuję, ale zanim to się wydarzy, no to jeszcze trochę turminie, bo ja muszę tutaj dotrzeć. Tymi dwiema jednostkami na pewno. I tymi dwiema stąd, o stąd. Też na pewno. Dobra, na razie tu. I zejdzie mi z tym. No i tym też się chyba ustawię. A może tu się pobawię. Jednego tu, drugiego tu, coś takiego. Bo muszę też jakoś jednostki wraże przyciągać. Żeby moich miast nie atakowały. A one będą chciały mnie atakować. Jest tego tutaj dużo. Czołg, żeby bronił tego rewiru, bo nam się tu kręci jednostka, jak widzimy. Też kapitańska. Kolejny cud. Tak z braku laku to robiłem. Tutaj mam się czym bronić. No nie jest źle oczywiście, a zobaczmy te cuda jeszcze. 220 tura. Paremkę tu chciałem robić. A dobra, niech on się tu mi wyleczy. I tak, zaraz, bo tu mam tę jedną artylerię. Siedzi w mieście, tak, siedzi, widać ją. To ty masz bronić tutaj, tylko tu anioł teraz siedzi, dlatego Gierka dopytuje. Dobra, będzie ok, tak czy siak. Ustawimy się, przeprowadzimy jeden sprawny atak. Chociaż to nie musi być takie wcale łatwe.
Publiczna służba zdrowia. No i mamy kulę dronów. Robotnicy odkrywają o 50% szybciej, fantastycznie, a tutaj jednostki wojskowe mogą zdobywać dwa dodatkowe poziomy doświadczenia. No i takie rzeczy. Jest trzeci, no nie, to drugi, trzeci, już nie wiem, pogubiłem się. Chodź tu bliżej, nie uciekaj. Nie chcesz się bawić ze mną? No, takie... takie punkty ruchu to ja rozumiem, kurde, w mordę jeżdża. Aj, zdobyła te punkty. Nie wiem, czy ja stamtąd będę mógł walić, więc się ustawię tutaj. Ale wszędzie 6 tur, kurde, w mordę jeżdża. 6 tur, 6 tur. Jednego tu, drugiego tu, też 6 tur. Dobra, i tym płyniemy. Może razem popłyniemy. Już się nie będę tu... Tu mamy rapsa właśnie. I on ma zasięg 3, no i tutaj w razie czego będę się tym bronił, bo tym to już nie dotrę na prąd. Nie wydaje mi się to możliwe. Artyleria. Dwa zasięgu ma ta słaba. Czyli jedną tu, drugą tu. Będę musiał jakoś ją ustawić tutaj. A nie wiem, czy mnie wypierniczy, kurde. Czy nie wypierniczy. Więc tu będę kombinował. Tym to nawet mogę popływać trochę. O, jego tutaj, potem to mu odpalimy. A na razie się wylecz, panie kolego. Ciebie ustawimy. Chociaż tam mnie wypierniczy pewnie, tak podejrzewam. No ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Dawaj tę barkę. A zrób mi proszę kolejną jakąś ładną paremkę. Dobra, widzimy się jak się będziemy bili. 225 tura, no i chyba zaczynamy tę wojaczkę, ostateczną bitwę. Ta moja ksenosyrena chyba tutaj działa, bo ściągnęła jakieś czerwie. I oni się z nimi bawią. Te moje anioły są w stanie łazić po tej płytkiej wodzie, a jak łażą, to mogą i walić. I to też jest piękne. To jest, szanowni państwo, oj, teraz jak tutaj go dam, to on się zamienia w takiego, a nie, tutaj też płytka woda. Ale on potrafi właśnie albo pływać, albo łazić po takiej płytkiej. Fajne. Fajne, fajne, fajne. Cóż to jest? Tundra wzgórze, ale coś tu mamy. Dobra, nie będę w to wnikał. Miecz kopalnia. Ej, to tutaj... Co, ja tego tutaj nie obrobiłem? Come on! Ja tu stałem kiedyś na tym polu i nie zbudowałem. No nie wierzę. No nie wierzę. O, jestem. I nawet mogę walić. Dobra, czyli zaczynamy. Tylko weźmy sobie tutaj kulturkę. Czy coś tutaj coś było fajnego? Darmowa technologia? To mi się podoba. Dobra, weźmy po prostu, domknijmy. Tutaj, dobre. Przed chwilą miałem takie zadanie, dzięki któremu miałem do wyboru opcję polegającą na tym, że w każdym moim mieście pojawił się dodatkowy ludek. I teraz te moje miasta nawet przyzwoicie wyglądają. Aczkolwiek wiadomo, mogłyby być lepsze. I do walki w zwarciu. Darmowa technologia, no kurczę. Aha, tej nie mogę. Coś drogiego bym wziął, ale znowu będę szukał. Ja pierdziulę, coś z supremacją takiego. Poszukajmy drugiego. Tu jest coś takiego. Puta bioszkła. Golem! Najlepsza jednostka hybrydy. Czy ja będę w stanie to wziąć? Poziom piąty. No niby mam. Czekajcie, to bierzemy. Jeśli zabawa golem. W Boga jest grzechem, siła. O kurde. Czemu zostawił on wszędzie swoje narzędzie? Czekajcie, czekajcie, to kupujemy. Tylko gdzie? Gdzie nas mogą bić? No obstawiam, że gdzieś tutaj nas mogą chcieć bić. Nie, kurde, co ja zrobiłem? Przecież tutaj nie jestem w stanie tego. Ale żem zrypał. Dobra, tu go kupię. Chcę go chociaż obejrzeć. O! Dostałem osiągnięcie, połączenie zalet, to mi się podoba. Bardzo ładnie. Tu co się tu zrobiło? Sieć nanosłuchowa. Nasłuchowa. Nasłuchowa, już nano. Huta. O kurde, dobre. Ja tutaj tego tytanu mam mnóstwo. Dobra, bieremy. Drogę zbudowałem. Dobra, to zbudujmy tę drogę, bo mnie trafia. Atakujemy. Jakbym się uparł, to byłbym w stanie chyba. Po prostu to jednym takim dobrym atakiem ubić. No nie wiem, 56 prawie. Zobaczymy, ale chciałbym to kończyć, a nie tam. To jest artyleria. Ląduj.
Na wzgórzach, w lesie, mam nadzieję... A, wypierniczyło mi te jednostki jednak. No dobra, tego się spodziewałem w gruncie rzeczy. Nie Herold, tylko tego chciałem tutaj wylądować. A tego już nie będę miał zasięgu. Kurczę pieczone. Apostoł. No, dwie tury. Trochę szkoda, ale osłońmy go oczywiście. Chodź, ty tak. No i trochę pyrgania będziemy mieli. Ty mi teraz nie popyrgam niestety. No chyba dobrze by było to pozabijać. Żeby mi nie oddało i mnie nie wybiło. Co my tu... Kurde, jak mi wypierniczyło głupio jednostkę. Wszystko mi wypierniczyło. Ale dziadostwo. O tak, to lubimy. I o to chodziło w tych czołgach. Wszystko mi to wypierniczyło. Ten może łazić na te kaniony. No ale ten to mi został w ogóle. To nawet... dobra, wróć się chłopie. Nawet nie był w stanie tam zaatakować. Dobij. Herold. Dobra, za chwilę zobaczymy, czy będziemy musieli dobijać. Ten mi tu uciekł, bo tu kiedyś był chłop. Zły. Ajko. Będę się tak z nimi ganiał. No będę, no cóż poradzić. To jest kurde głupi robotnik, no ale... No ale niech mi tam będzie, ubiję go. I to bym też chciał ubić. Ale żeby to ubić, to musiałbym to poczęstować chyba tym. I nie wiem, czy to starczy. Może nie starczyć. Herold, dawaj. Tu się bawicie. Tu mamy w co popyrgać? No nie widać. Jakoś tak cicho się tu zrobiło. Gdzieś tu był jeszcze zawodnik, ale sobie poszedł? Czyżby sobie poszedł? A jest tutaj. Czy on mi tu może coś zrobić? Ej, Gierka, nie świruj. Czy my go zabijemy? Ja tu czołg... A, robię czołgi. Za jedną turę będzie. Jakbym go tak poczęstował tym... A, nie będzie zasięgu chyba. Chociaż... A, nie będzie, bo tu góra. Kurde. Dobra, to w przyszłej turze ewentualnie. Dobra, idź, buduj drogę. Tutaj wytrzymasz, przeżyjesz. Dobrze będzie. Dobra, nie ma tu nikogo. To na czuwanie, mój ty sympatyczny przyjacielu. Raps. Rapsy jakieś. No, kogoś bym tu zdzielił, ale nie ma kogo, to czuwanie. Dawaj paremkę. Paremki są ok. Dostępne miejsce. Dobra, już tego nie robił. Nie będę robił. Czy ja się każdym ruszyłem, strzeliłem? Nie no, chyba tak. Uwaga, intrus. Jednostka zabita. A, to mogą zabić tę ksenosyrenę. To myślałem, że nie mogą. Za 11 mi pyrgnął. Nie bolało. Odkrywca. A tu sobie idźmy. Przecież ta gra chyba tyle nie będzie trwała, no bądźmy poważni. No tu miałem widok taki. O, szanowni państwo. Nie ten guzik. Co, ty masz zasięg 1? Na wodzie może tylko. Jak to 1? Ja myślałem, że 3. Tak mi się wydawało. No dobra, ale... Ale mam nadzieję, że będzie z tego pożytek. O, chłopaki! Nie mają zasięgu. Kurczę. Ty masz zadawać obrażenia na początku każdej tury. O, pięknie. Pięknie. To są rzeczy, które mogą mi zrobić jakąkolwiek krzywdę. Nie wydaje mi się. Czekajcie, bo jak czołg jest taki, to jego możemy dać... O, właśnie. Jednego tu. Tym byśmy przemknęli w takim razie jakoś tędy. Tym... Tutaj mógłbym to splądrować jeszcze, uleczy. No dobra, weźmy tak zróbmy i weźmy na leczenie. Tutaj też splądrujmy, żeby się wyleczyć, fantastycznie.
Ciebie dajmy. O Jezu, tędy tutaj. Nie będę jeszcze ryzykował. Tę jedną turkę poczekam, ubiję co się da. Chciałbym też popatrzeć, jak to będzie biło wszystko. To możemy dać. No nie no. Jak oni badziewnie czasem szczylają. Ten też nawet nie będzie miał tu zasięgu. Come on! Wszystkim muszę tu się ruszyć. No ale teraz już to mogę bić. Aj, tylko po co ja tutaj tych czołgów nawaliłem, jak mam jeszcze tych? O, i tutaj będziemy mieli do zamianki. Fortyfikuj się, mój panie, mocium panie. Wy się przygotujcie do ostrzału. Nie da się tutaj orbitalnie nic zrobić. Nie ten guzik, tylko ten. Dobra. Przygotuj do ostrzału i pyrgaj. Ej, zaraz, ja to mogę chyba zdobyć w tej turze? Bo jeszcze... O kurde, te artylerie takie gorsze, słabsze, ale i tak walą tak, że to się w pale nie mieści. Jeszcze czołgi się porobiły. Ojejku. Dobra, to spokojnie. Tylko chciałbym jeszcze parę rzeczy tutaj obadać. No tym bardzo chciałem strzelić, ale nie będę miał takiej możliwości. No nie będę miał, dobra, co tam. Tym sobie strzelę, bo mogę. Edyktem zaatakuję i zapewne nie zabiję. Golem. Dobra, chociaż zobaczmy, jak on wygląda. Ty jaki śmieszny. O, tu są jeszcze dziady. A i mi splądrował, kurcze pieczone. Ja sobie tutaj czołgi robię, a czołg to mi tutaj... Czołg... Czy ty czołgu to możesz zaatakować? A no tak, bo on pływa już po wodzie. To jest piękne. Dawaj go! Te czołgi się wyrobiły. Są naprawdę fajne. No patrzcie, ja to będę w stanie... już w tej turze chyba zdobyć, tak mi się wydaje. Samymi tymi heroldami. No tu są jeszcze przecież nieruszane. I tym mogę zaatakować i miasto zdobyć. O, i to już nawet. Ej, to ja bym coś jeszcze ubił. To nie myśl sobie, że możesz tak se łazić. Panie kolego. Masz. Nie ma takiego łażenia po moim terytorium. Już go tak traktuję jako moje. Dawaj faremkę. Ta kopułka też jest niegłupia. Ale tu by mi odjęło, to nie. No już drogi nie zdążę zrobić. No trudno. Moje miasta ładnie wyglądają. Złota milion. Huta stopu. Tutaj tytanu mam jedno źródełko. No dobra, możemy wziąć. Chciałem to pokazać. A nie, tu i tak nie widać. To jest zbyt wielkie. Powinno być mniejsze, żeby było widać. Ale te miasta już całkiem przyzwoicie wyglądają. Podobają mi się. Dobra, też to weźmy. Jedno źródełko mamy. Ten tytan jest mega. On mi tutaj robotę zrobił. Kurde, mam na minusie? Jakim cudem? Nie wiem, jakim cudem, ale wiem, że jak tak zrobię, to skończymy tę gierkę. Tak, osiągnięcia wpadły. W annałach historii wielka pomyłka zostanie na zawsze zapamiętana jako straszliwa, lecz pełna chwały wojna, która nieodwracalnie zraniła naszą rodzinną planetę. Tu jednak historia się myli. Pomyłką była nie wojna, lecz nasza wiara, że uda się zacząć od nowa. Że w obliczu globalnej zagłady narody zawrą ze sobą pokój. Dopiero teraz, wiele lat później, w innej części wszechświata, udało nam się dostrzec prawdę. Istnieje tylko jedna droga ku pokojowi i trzeba nią kroczyć samotnie. Pięknie, dobra. Łatwo było, ten poziom przedostatni sojusz, nieśmiertelny taki niby, ale jakiś banalny. Zapewne też dużo... Zobacz miasto. Dużo zależało od mapy, wielkości tej mapy i liczby graczy na tej mapie. Jak mało tu się tego uchowało. Generalnie po prostu mam wrażenie, że kompy sobie na tym archipelagu nie poradziły. Zwróćcie uwagę, ile ja założyłem miast, a ile oni założyli miast. Te boty to po 3. No tak, no tutaj 3. Ci Hindusi.
Chińczycy przecież też mieli trzy, które podbiłem. O, idą atakować. Hindusi te trzy, bo tu mają jeszcze dwa. Chińczycy... Nie, to nie tu, tylko tu. Też te trzy. No i Koreańczyk miał dwa raptem. Strasznie to dziwne. Zagram kolejną grę na tym najwyższym poziomie trudności, Apollo, czyli zakładamy takie bóstwo. I wezmę wtedy Pangę. Ale też nie jakąś wielką mapę, tylko taką zwykłą na 6 graczy. Testowo. Będziemy być może do tej gierki wracali. Chcę zobaczyć, poszukać tych ustawień. A przyszłym razem na pewno na harmonię będę grał. Słowianami. Taki mam plan. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No bo tutaj też tam może wodna mapa, ten archipelag tak trochę przeorał. Chociaż mapa jest ogromnie, przeogromnie wielka. To jest tyle tych pustych terenów i tyle tych surowców przecież, że tutaj ja sam to miałem ochotę założyć jeszcze 10 miast. Minimum. Minimum, dosłownie minimum. Wykradanie anulowane. No bo se podbiłem, no. Kawita, no. Kawita już się nie wita. Jednostka zabita. Jakie tutaj piękne rymy. Robotnikami zabili. Mógłbym ich to popyrgać, ale już się tym bawił nie będę, szanowni państwo. Kończymy. Fajno było. Trochę tych osiągnięć wpadło. Miło. Na koniec się nawet rozwinąłem. Podoba mi się. Głęboki zamek. 14. Fiaran 11. No przyzwoicie, przyzwoicie. To mi się też ładnie rozwinęło. Tutaj ten teraklimat też ładnie wygląda. Gierka w ogóle ładnie wygląda. Bitki są ciekawe, ale jest mniej jednostek na pewno niż w normalnych cipkach. No zobaczymy, jak będzie na najwyższym poziomie trudności. No bo to wszystko rozstrzygnie. I damy też taką standardową pangę, to będziemy mieli porównanie, jak to wygląda. Jak to wygląda tutaj, a jak to wygląda w normalnych cifkach, że tak powiem, normalnych. W sensie 5-6. Zobaczymy, zobaczymy. Ten tu trochę ranił. Tym nie strzelałem jeszcze. Kurde, nie strzelałem nim. O, wow. To mi się nie podoba w ogóle. I zbuduj kamień. To muszę strzelić jeszcze tym aniołem. Dawaj ten dywan. Jeszcze trzeba strzelić aniołem, bankowo. O, zobaczymy, jak wytrzymałe są te moje mury. Nie wytrzymałe. Ale oni nie mają czym... Nie, czekajcie, mają. Takie tam zabawy sobie wymyśliłem. Chciałem tylko strzelić. No, samolotami atakuję. A, ładnie, tu mój się rozkłada. 11, nie bolało. Walgo, walgo. Dobry, wytrzymały. Zaraz oddamy im. Zobaczymy, jak pyrga. O kurde, ile tych doświadczeń poziom. O wow. O wow. Nie, dobra, to już się tym nie będziemy się tym zajmować. Bo chciałbym zobaczyć jeszcze, co tam im się pojawiło w ogóle. To wszystko prawie, że zdrowe, to niech będzie. No kurde, multum rzeczy, zadanie jeszcze jakieś. Tajni agenci wymagają... O, 10 punktów życia, to jest niezłe. To jest niezłe i tu możemy pyrgnąć, a ten golem, czy golem będzie miał tu zasięg? Kurde, nie będzie miał. A, szkoda, golemem też chciałem zdzielić. Ale coś mi to nie wyszło, jeszcze tu mamy. O, proszę, i go wyleczymy, hehe. I teraz walnij. 61. No, zobaczymy, czy zginie. Ładne efekty. Nawet, kurde, gierka wodę uwzględniła. To mi się podobało. Takie rzeczy to ja lubię. Kamieniołom. Dobra, już z tym nie robimy. Nie bawimy się. Zwycięstwo osiągnięte. Także tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I na razie.